Dzień dobry, witam was serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest Damian Janikowski, człowiek Demolka. Trzy walki w MMA, trzy zwycięstwa ostatnie nad Janikiem Bachatym w 18 sekund. Będziemy rozmawiali o MMA, ale najpierw mam pytanie dla Damiana. Najpierw wam pokażę to zdjęcie, zobaczcie. I teraz Damianowi. Kojarzysz, co to jest? Czy widzę, że jest wioska olimpijska, strój olimpijski w klapkach na trawie i ktoś, ale kto to, nie mam pojęcia. Nie, naprawdę, chłopie, nie to jest mój pracownik, tak? Z redakcji Super Expressu. Ćwiczyłeś na nim biodro i tak go walnąłeś, że potem przez 3 tygodnie chodził okulały. Fajne zdjęcie, bardzo, bardzo fajne zdjęcie. No, nie spodziewałem się, że w ogóle ktoś kiedyś robił takie zdjęcia. Zacznijmy może od tego zdjęcia i tego Londynu. Zdobyłeś tam brązowy medal. I czy nie masz trochę żalu? Bo złoto było bardzo blisko. Przecież z tym Egipcjaninem w półfinale, no chyba popełniłeś błąd, bo mogłeś wybrać, czy atak, czy obrona. Wybrałeś obronę i cię wyniósł, tak jak ty redaktora Chojeckiego walnął matę. Tak. Nie śni ci się czasami, nie, jeszcze ta znaczy, scena? Pierwsze tygodnie pewnie były takie, że myślałem o tym bardzo mocno. W ogóle po tej walce byłem załamany i już nawet trenerowi powiedziałem, że ja nie wychodzę na walkę o brązowy medal. Ale tak potrafiliśmy całym sztabem się zmotywować, że tak się nakręciłem, że muszę zdobyć ten medal, że nie mogę wyjechać z igrzysk bez medalu. I tam dałem z siebie wszystko, dosłownie wszystko, żeby wygrać. Teraz to mi się nie śni. Jestem bardzo zadowolony, że w ogóle przyjechałem z igrzysk olimpijskich z medalem. Bo może tego medalu już nie być znowu przez wiele, wiele lat, tak jak ja zdobyłem medal i my w stylu klasycznym zapaśnicy czekaliśmy na niego 16 lat, tak jak wcześniej zdobywali je wcześniej moi trenerzy. I tyle, jestem szczęśliwym sportowcem. Pamiętasz, jako dostałeś nagrodę za ten brązowy medal olimpijski na igrzyskach? Ale mówimy tutaj o pieniężnej nagrodzie. Tak, pieniężnej. Ministerstwo dało 50 tysięcy, było to kwota nieopodatkowana. I Polski Związek Zapaśniczy dało 100 tysięcy złotych, była to już kwota opodatkowana, i z Urzędu Miasta Wrocław 20 tysięcy złotych. Polaniu, które sprawiłeś czarnej mambie, ręka w gipsie boli? Tak, boli dlatego, że zrasta się, dlatego boli. Tu widzę, że schodzi jeszcze opuchlizna i jakieś krwiaki wychodzą. No tak. Do 2-3 godzin po walce nie czuliśmy, że coś z tą ręką jest. Znaczy ból czułem, ale nie puchła. No, czyli jak nie puchnie, to nie jest złamana. Widocznie musiała być mocno obita. Ale nie przespałem całej nocy i z żoną, z Karoliną podjęliśmy rano decyzję, żeby pojechać do szpitala i prześwietlić ją. I okazało się, że jest trzecia kość śródręcza złamana w pół. 3 tygodnie w gips. I później będzie jak nowa. Rozmawiałem z twoim trenerem Robertem Złotkowskim i pytałem go o opinię o tobie. Mówię, powiedz Robert, co jest charakterystyczne dla Damiana? On powiedział, zwierzęca siła, piekielna sprawność i chęć do ciężkiej pracy. Zgadza się? Zgadza się, wszystko. No tu wie, to wszystko przyniosłem z zapasów, gdzie zaczynałem moją przygodę z trenerem Leszkiem Żałowiczem, któremu podziękowałem zaraz po walce, bo to on tak naprawdę pierwsze lata... On cię chyba wyciągnął, bo ty już chciałeś rezygnować z zapasów, on przekonał, no, gdzieś coś takiego było, już mi kilka dni gdzieś kiedyś tam na sali nie było, on przyszedł do mnie do domu i tak wtedy też się jakoś wzruszyłem, bo w ogóle bardzo, bardzo sobie chwalę tego trenera, bo on mi, można powiedzieć, był moim takim drugim ojcem, który pomagał mi w życiu i tak naprawdę większość wyników, które osiągnąłem w życiu sportowych w zapasach, zawdzięczam jemu, bo to on mnie tak naprawdę wyszkolił, on mnie wytrenował i zaadaptował to właśnie, jakim jestem sportowcem, tak jak wspomniał tutaj trener Robert Złotkowski. Ile potrzebujesz jeszcze czasu, żeby stanąć w MMA w szranki z gigantami KSW, wadze średniej, Khalidowem, Michałem Aterlą, z szansami na zwycięstwo? Może jestem już bardzo blisko, ale to też tak jakby nie mnie oceniać. Czekamy, aż po prostu szefowie Federacji KSW będą już robić takie zestawienia, bo być może jestem już gotowy, a ja osobiście sam w sobie twierdzę, przecież oni biją się po 20 parę lat, ja dopiero rok czasu. Dopiero stoczyłem 3 walki, oni już po kilkanaście tych walk stoczyli, także na pewno, tak jak ja na to patrzę i na papier, umiejętnościami i swoją jakąś tam
mocą tutaj w tej federacji są dużo, dużo wyżej ode mnie, ale no nie wiadomo, jakby doszło do konfrontacji, by doszło do walki, nigdy nie wiadomo, kto przegra. Jest zawsze wygrany, jest zawsze przegrany. W KSW stoczyłeś 3 walki, z tego co wiem, kontrakt jest na 4 walki, są już rozmowy o przedłużeniu kontraktu, podwyżka musi być? No tak, no trzeba teraz usiąść z moim menadżerem Michałem Pernachem i z Martinem Lewandowskim i rozmawiać o mojej dalszej przyszłości, bo tak jak pan wspomniał, już kontrakt na 4 walki, 3 są za mną. Trzeba rozmawiać, usiąść, co dalej, jak oni to planują. Oczywiście o kwotach też się rozmawia i dalej, na ile walk by chcieli ze mną podpisać kontrakt. Podczas kariery zapaśniczej byłeś w wojsku. W jakim stopniu skończyłeś karierę wojskową? Po 7 latach skończyłem jako kapral. To już jest na tyle dobra pozycja, że jeżeli wróciłbym do wojska w tym stopniu, to już mam kontrakt na czas nieokreślony, czyli mam stałą pracę i nie muszę się martwić, że ktoś mnie zwolni. Czyli nie wykluczasz powrotu do wojska? Znaczy nie wykluczam, ponieważ gdzieś z tyłu w głowy mam takie plany, że za ileś lat, załóżmy, moja kariera sportowa się skończy, bo też nie chcę ukrywać, pomimo mojego młodego wieku jestem wyeksploatowanym sportowcem. Jestem 20 lat na macie, bez przerwy żadnej tak naprawdę, dzień w dzień. To będzie chyba moja, mówię, druga przerwa taka, ale to też nie jest przerwa, bo w tym momencie akurat odpoczywam, także mam plan właśnie kiedyś wrócić do tego wojska. Także już życie sobie gdzieś tam do kilka lat do przodu planuję. Grałeś też w amerykański futbol w drużynie wrocławskiej, i to tam najpierw The Devils, potem Giants. Tak. Teraz to już jest koniec? Kontrakt zabrania ci tego? W kontrakcie stricte nie ma takiego czegoś, czy mi zabrania. Mamy tylko zabronione walczenie w innych organizacjach albo reklamowanie czy lokowanie innej, tak jakby, federacji stricte MMA. To był taki jednorazowy epizod dla mnie, dla Giantsów, dla Wrocławia, i żeby pokazać się właśnie w czymś innym. Miałeś też epizod w rapie. To była chyba piosenka Zastrzyk motywacji. Tak. Będzie jakaś kolejna? No z Romanem Boskim, który kiedyś był reprezentantem starej firmy, jak to się mówi. Kiedyś był taki zespół firma, teraz on stworzył projekt Drużyny Mistrzów, bardzo fajny, promujący właśnie taki zdrowy tryb życia, zachęcający młodzież do uprawiania sportu, żeby wyciągali się z różnych środowisk i zajęli się swoim życiem. Siemano, tu Damiano, teraz witam was ja. Od niedawna na majku moja dusza dla was gra. Ta muzyka to dwie twarze, ta muzyka dwa oblicza. Teraz Damiano powie, jak się z tym rozliczać. Ja nie umiem śpiewać, tak, ale jak Roman pierwszy raz w życiu usłyszał, że wziąłem mikrofon i przy dużej liczbie, dużej publiczności w ogóle nie krępowałem się i śpiewałem, to mówi: słuchaj stary, robię to i to, mówi, nie chciałbyś zaśpiewać właśnie u mnie tak jakby w drużynie, w zespole, ja ci podeszlę tytuł piosenki, wyślę ci beat i spróbuj coś napisać. I szczerze powiedziawszy, pisałem to może maksymalnie pół godziny, napisałem tekst na całą piosenkę. W Krakowie z 4-5 godzin nagrywaliśmy to i z bardzo wielkim powodzeniem, bo bardzo dużo ludzi kojarzy mnie z tą piosenką, śpiewają sobie tą piosenkę, do mnie mówią nie cześć Damian, tylko Shimano to Damiano. W ten sposób jak zaczynałem właśnie śpiewać tą piosenkę. Jako zapaśnik, z tego co pamiętam, miałeś przydomek Anakonda, czy jako MMA masz jakiś przydomek? Znaczy, Anakonda, no to Bogusław Solecki, jak można powiedzieć, komentował Igrzyska Olimpijskie, to chyba po rzucie z Kubańczykiem, jak rzuciłem Kubańczyka rzutem biodrowym, tym właśnie co na tego redaktora, no i w kilka sekund go zadusiłem, a tak go mocno trzymałem, właśnie on powiedział jak Anakonda, tak? Później mówił jak Gladiator. Tutaj, tak jak pan wcześniej powiedział, człowiek demolka, to chyba byłem młodzikiem albo kadetem, nie pamiętam, już 2002, 2003, 2004 rok, to mówili na mnie człowiek demolka, bo jak wychodziłem do swoich rywali, to po prostu ich łamałem, tak? Nigdy nie myślałem o tym, żeby mieć jakąś ksywkę, ja jestem po prostu Damiano, o, to jest moja ksywka, Damiano. Damiano Janikowski i tak może pozostanie. Słuchajcie, Damiano Janikowski. Maciej Kawulski mówi, że limit jego możliwości to jest otwarty dach na Stadionie Narodowym. Też tak uważam. Trzymajcie kciuki, będzie o nim głośno. To jest facet, o którym trener mówi. Zwierzęca siła,
piekielna sprawność i chęć do ciężkiej roboty. To musi przynieść sukces. Damian Janikowski, dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Cześć.